Siemanko, kochani, dzisiaj będę pływał koniem. Będę uczył się pielęgnacji konia. Tutaj troszkę go wyszczotkujemy, troszkę na nim pojeździmy, a na koniec będę nim pływał. Wiem, że to brzmi dziwnie, ja sam w to nie wierzę, że takie w ogóle rzeczy się dzieją, ale koniecznie oglądajcie do końca, żeby to zobaczyć. A jestem dzisiaj u Klaudi, tutaj z końskiego zakątka. Jesteśmy w lutowiskach, bardzo piękna wieś położona w Bieszczadach. No i co? Od czego zaczynamy w takim razie? Chyba nie szczotki. Bierzesz sobie szczotkę, to jest grzebło. Grzebło? Grzebło. I tak jak z włosiem. Tak, z włosem musisz się go czyścisz, nie? No i czyścisz tak. A mam go jakoś, się trzyma się konia, tak jak ja robię, nie, to jest dobrze? Nie musisz. On sam, po prostu nie muszę, bo on wie, że jakby jest czyszczony i jemu to odpowiada, tak? Tak. Ej, patrz, ale i faktycznie trochę jakby dywan tak trzepał. Ej, ale to jest bardzo w ogóle przyjemne. Ale to nie boli? Ale faktycznie, patrz, widać pod światło, że faktycznie był taki okurzony trochę, nie? A to jest, to jest ona. Nie. Aha, to tak jest? Jakby była ona tym miastu. Aha. Ej, Jezu, jakie fajne stworzenie. O kurde, on tu ma pachy. Ej, ale fajne. Ale się błyszczy. Ale król. Koń król. A jak w ogóle ten koń się nazywa? Farys. Farys. I teraz grzywa. O! Bierzesz takie. Lakier do włosów. Nie, to odżywka. Odżywka? Sikasz nieco. To ja nawet na moje nie daję. Na tak. Które włosy nie dajesz? A to tak, wiesz, z grubsza tak szybko, no nie jakoś dużo tego. Ej, to są normalne włosy. Tak. Kurde. Jezu, ale w ogóle jest taki grzeczny, no to jest niesamowite przecież. Jak jesteś koniarą, no to nie jesteś taka delikatna, że paznokieć złamany, tylko po prostu jak obsrana dupa jest, to trzeba umyć i koniec. To jest koń, a to jest koniaro. No i co, patrz. Za mną piękny zachód słońca, idealny czas na wspomnienie o partnerze tego odcinka. A jest nim Letyshops, czyli serwis, który zwraca ci część wydanych przez siebie pieniędzy w internecie. A jak to działa? Sklepy płacą prowizję Letyshops za zakupy u nich. I od 50 do 70% tej prowizji dostajesz właśnie ty. I możesz to oczywiście wypłacić na konto bankowe lub na PayPal. Czyli ten cashback to prawdziwe pieniądze, a nie bon czy zniżka. Aktualnie są gorące cashbacki, czyli zwiększona podstawa zwrotu. I na Allegro podstawa zwiększona jest pięciokrotnie. Czyli możesz odzyskać nawet 7,25% za swoje zakupy. I jak będziesz chciał kupić sobie na przykład górski plecak, to skorzystaj z cashbacku i zaoszczędź nawet 7,25% z wydanych pieniędzy. A jeśli masz Allegro Smart, to oszczędzasz podwójnie. Czyli nie dość, że na smarcie, to jeszcze na cashbacku od Letyshops. Link do rejestracji jest w opisie oraz wyświetla się wam teraz kod QR. Wystarczy zeskanować. Pozdro! Tak, bo musisz tutaj o... Ty, koniu! Przesunąć. I on ci daje nogę. To czyścisz wszystko dokładnie tutaj, to było to. Tutaj się nie rusza, bo to może konia zaboleć. Wiesz, jakie ruchy? Takie o. Tak, aha, o, aha, w tą stronę. Tak. Ej, to jest niesamowite. Masz, koniku, siadź sobie. Oj, on już przygotował kolejną! Teraz drugą sobie tak dał. On już ci podaje. A powiedz mi, jaka jest na przykład szansa, żeby teraz na przykład kupę zrobił? Czasami się zdarza, ale może się spierdzić. O, ale coś capi, chyba się zdupcił faktycznie. Jeszcze ej, jedno. Zdupcił się. I dajesz tak najpierw. Idziesz od tu. A, żeby włosy były ładnie ułożone, tak? Czaprak. Czaprak, słuchajcie. Siobu! Równo wszystko, żeby było. Mhm. Teraz popręg. Popręg. A co to jest popręg? Aha, żeby to utrzymywało stabilnie, no to siodło jest całe. To o, no musi, no, utrzymywać to siodło. Na brzuch. Kanter. Kantar. Kantar. No zakładasz to na głowę, żeby po prostu konia prowadzić, nie? A to do gęby mu się wkłada. Tak, to jest wędzidło. Wędzidło. Do pyska, no. A, bo czyli on też ma pysk, jak tak. Pies. Okay. I teraz na chrapnik. Na chrapnik, żeby nie chrapał w nocy z tym paskiem. Szybko się pakowałem w Krakowie i zapomniałem, musisz to mieć takie do GoPro, nie? I nie ma, tu z garażu wzięliśmy jakiś drut i działa. Jestem gotowy do czego? Do jazdy. Do jazdy! Już na tej nocy mam ciężar utrzymać. Ale klasa. To jest moja nowa zajawka, chwilę wam powiem. I ruszamy. No i teraz już się pochylasz do przodu. Jak bardzo? No to to może być. Kochani, a po mojej lewej jest staw, w którym później będę pływał tym koniem. To niesamowita sprawa, koniecznie zostańcie do końca. A tutaj właśnie nagrywałem jedną scenę do mojego pierwszego filmu. O kurwa, gryzie mnie. Nie, tam bąka miał, wiesz. A, o biedny konik. No i słuchajcie, zostałem sam. No. Gdzie sam? Stój. O, i takie jak, a, to taka zabawa jak dla kota, tylko trochę większa. Bad po prostu. Jak ręce, będę niegrzeczny, to też ten. Plecy proste. Jakby z ruchem konia. Musisz się pasować w jego ruch. Taki może być wyluzowany. Czyli to są konie takie, mają chill ogólnie. Nie, to nie mają. Na biegunach. Jak wygląda dzień, typowy dzień konia, taki tutaj u was? Pracują. Jazdy prowadzimy, no muszą pracować, no i tyle. Muszą na siebie zarobić chyba, nie? Łap wodze w jedną rękę, obie. I spróbuj tą ręką dosunąć jego ucha. Delikatnie.
Czuję się jak na nauce jazdy mojego taty, jak uczyłem się jeździć motorem. Trochę inaczej niż motorem. Ale tak! Przechyliłem się. I teraz spróbuj sobie dotknąć prawą ręką lewej kostki. To czekaj, bo tu jest kupa, jakbym się wydupcyć tu. Jest! Teraz pięty jeszcze. Czekaj, nie! Nie, poczekaj! Zamęczysz ale mnie czytał głowę w dół! No bo on tak robi specjalnie. Żeby się wywalił? Tak. O ja! Mówiłem, że to będzie ciężko. Jak się zatrzymuje konia? Wiesz coś? A nie, że ciągnę za to i mówię prr? Prr! Dobrze, ale delikatnie. I teraz jak chcesz ruszyć konia, to musisz go ścisnąć jego piętami do brzucha i łydkami w tym samym czasie. I też musisz go wypchnąć biodrami do przodu, jakbyś chciał go popchnąć. I ręce tutaj. O tak, dobrze. Oj, dobra, i jedziemy. Ręce trzymasz nad jego szyją, tam ci się pokazywałam. Prrr. A jak ktoś nie mówi ry, to też hamuje? Nie wiem. Wojtek, to jest wyzwanie dla ciebie. Wojtek Gola. Ruszaj. Idź. O. Jak chcesz skręcić konia w prawo, to ciągniesz prawą wodzę. Tak. I w tym samym czasie też musisz lewą łydkę, jakby lewą nogę, docisnąć mu do brzucha, o tak, o nie? O. Tak, przy biodrze, nie to nie do brzucha ręki. Aha, dobra. Przy biodrze, no. No jeszcze skręcić to troszkę, dobra? Robię. O, ale pan idzie. Półsiad się robi po to, na przykład jak wchodzisz pod stromę bardzo góry, wtedy robisz półsiad. Wtedy konikowi się lepiej wchodzi pod tą górę. Aha, no tak. I przede wszystkim półsiad się robi, jak chcesz skakać przez przeszkody. No, żeby skakać na koniec, to wzrok byś musiał pewnie... O, widzowie, dajcie spokój ze skakami w takim razie. Chodzi o to, żeby tylko po prostu nie dotykać pupą siodła. Oto. Aha, no je... Ciężko jest utrzymać równowagę na początku, nie? Ciężko. Musisz odczepić te plecy stąd. O tak. A, dobra. Śmiesz mnie tak tym batem, tak. Tak plecy odczepiasz, tak wiesz, czujesz tym batem dostaję. Ja bym dostał, to i zobaczył dopiero. Widzowie, jak chcecie zobaczyć, jak dostaję batem. Gdzie jakieś były te wojny, bitwy, koni. Po prostu przez jadę, że mogę mówić cały czas pryry i zatrzymać ich. Nie każdy tak reaguje. Ale nie, bo wtedy by też zatrzymali swoje. Dziękuję ci za piękną jazdę. Koń jak przeżuwa, to znaczy, że lubi jak tak mu robisz, nie? Że i tu robiłem? Że wie, że dobrze zrobił wtedy. Dobra, u! Oho! Do góry musisz go pociągnąć. Będzie. A nie, idealnie! O Jezu, jaki kochany koń! Patrz jak zaparkowałem! Tak, nie zsiadasz na to. Aha. No i teraz wam podziękuję jeszcze raz. Czyli lubi, to nie patrzy. Pochyl się do przodu i prawą nogę z tyłu musisz wyrzucić za ej, ale król. I teraz musisz rozsiodłać tego konia. O, to czekaj, może zdajemy sobie kask, nie? Aha, w kasku się to robi. Najpierw koń, a później dopiero ty. I to jest bardzo ważna rzecz. Bardzo fajnie, nigdy tak długo nie jechałem koniem. Nie no, to jest ogólnie coś. Ale i tak nie mogę się doczekać tego wejść do stawu. Jeszcze drugiego przygotuję i pójdziemy do stawu. A no tak, bo we dwójkę. Ale co, ja będę jednym, a ty na drugim? No. No i jak inaczej? A kto będzie trzymał konia? No, umiesz jeździć. Także wejdę sam na konia, myślałem, że ktoś będzie ze mną na konie. O, dobra. Czas na wejście na teraz innego konia, na Arbata, na oklep, czyli bez siodła. No i wchodzimy do jeziora, do stawu. Delikatnie, nie skoczysz na niego. O tak. Dobra, teraz jest naprawdę grubo, słuchajcie. Sam, nie, ogólnie trochę mnie to stresuje, tak szczerze. No dobra, najwyżej się wpadnie. No. Za mną, więc z kobiet nic nie będziesz musiał. Dobra. Lecimy do stawu. Ej, to jest mocne w ogóle! Ej, on wchodzi, on wchodzi! Ja pierdolę. Trzymaj się mocno. Jest! Wejdź bliżej tu. Dobra, dobra! Ej, to jest mocne! No idź, 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 koniku! Ja w ogóle cudem tu wszedłem, naprawdę! To jest grube! Już mam nogi zamoczone, nie? Koń w stawie! No idź! Koń w wodzie, dobra! Ej, ciepła ta woda jest, fajna! O nie! No nie! Ale szambo! Nie idź tam, tylko nie idź tam! No całe już spodnie mokre! Totalny kozak! Pływanie koniem! Patrzcie,
full, jest wszystko mokre, już cały koniec prawie w wodzie. Patrzcie, co tu się dzieje. Ej, co on robi ten koń? Wow, ale za dupca! O! Ej, co jest? Jezu, dobrze mój tego nie zrobił, bo on zwariował. Dlatego ci nie chciałam go dawać, bo on się kładzie w wodzie. Płynę? Płynę, płynę! Naprawdę płynę, nie! Są tu gówna! Przeszedłem przez nie! Sorry, trochę zwariowałem. Przepraszam, panie koniu, nie chciałem cię straszyć. Przyjechał, kurde, z Krakowa i się gówna boi. Ale super! Się. Dobry pies, Boże, koń. Ej, to jest mocne, bo on tak... O ja! Nie! Ej, ale dlaczego on tak... Dlaczego on tak... Co się tu dzieje, stary? No, to było pływanie na koniu w stawie. Dziękuję ci, Klaudia. Zwita Fiona za tutaj umożliwienie takich rzeczy. I fajnie. Wbijajcie na Koński Zakątek do Lutowisk, bo naprawdę fajna akcja. Pozdrawiam. Pa, pa.